Już niebawem rozpoczną się remonty chodników znajdujących się na terenie Bełchatowa. Prace wykonywane będą w centrum miasta oraz na osiedlach mieszkaniowych. Nowe oblicze zyskają ciągi piesze przy ulicy Dąbrowskiego, w okolicach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przy bloku numer 4 na ulicy Świętej Barbary. Remonty przeprowadzone zostaną także przy ulicy Edwardów i znajdującej się nieopodal ulicy Wandy Malczewskiej. To takie duże remonty, które pozwolą mieszkańcom stąpać po nowych chodnikach. W części ulicy Edwardów będzie to także wyłączenie ruchu rowerowego, aby od bloku 333, tak naprawdę od całej zachodniej strony Dolnośląskiego, połączyć się ze ścieżką rowerową w ulicy Wojska Polskiego, co w tym momencie pozwoli nam właśnie bezpiecznie także rowerzystom z Dolnośląskiego ten odcinek pokonać. Ekipy drogowców pojawią się także na osiedlu Dolnośląskim w okolicach bloku 202 oraz przy ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Kwiatowej. W trakcie prac modernizacyjnych realizowane będą również wnioski wspólnot mieszkaniowych. Tak jak w roku poprzednim i dwa lata temu, kilka tysięcy metrów kwadratowych zostanie przekazane wspólnotom, spółdzielni, na wspólne inwestycje w ramach tych potrzebnych remontów, chociażby zatok parkingowych przy blokach tych niewymagających pozwoleń na budowę, czy remontów już ciągów komunikacyjnych, które w ramach tych bloków są. Uważam, że są to dobre praktyki od kilku lat stosowane i tutaj prezydent na to kładzie bardzo duży nacisk. Nowe chodniki powstają także w ramach dwóch potężnych inwestycji realizowanych w Bełchatowie. Mowa o przebudowie ulicy Czyżewskiego oraz ulicy Pabianickiej. Biorąc pod uwagę te i wiele innych projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, miasto przeznaczyło na ciągi piesze ponad 2 miliony złotych. Od 2011 roku nową jakość zyskały chodniki znajdujące się między innymi przy ulicach Czyżewskiego, Mielczarskiego oraz Okrzei.